Od kobiety, która myślała, że pociąg ją przepuszcza, po dewelopera, który myślał, że ludzie w mieszkaniach najbardziej lubią korytarze. Zapraszam Was na kolejne, drugie już zestawienie z serii 10 dowodów, że Poznań to miasto doznań. Numer 10. W 2015 roku na dworcu w Poznaniu zamontowano nowe krzesła. Problem w tym, że bardzo trudno było na nich usiąść. Krzesła bowiem przylegały do ściany przodem, nie pozostawiając żadnego miejsca na nogi. Jak ironizowali internauci, bo te krzesła nie są po to, żeby siedzieć, tylko po to, żeby ustawić przetarg. Inni próbowali ich bronić. To są miejsca dla podróżnych bez nóg. Specjalnie tak zrobili, aby ci z nogami nie zajmowali miejsc inwalidom. Zainspirowana pomysłem agencja Live Nation już pewnie zaciera rączki i szykuje nową pulę biletów na koncert The Weeknd. Brak widoku, brak dźwięku i brak kolan. Numer 9. 16 lipca 2020 roku szynobus z kolei wielkopolskich relacji Poznań-Wolsztyn zderzył się na przejeździe kolejowym z samochodem osobowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pani prowadząca Audi wyszła nawet z pojazdu o własnych siłach. Jednak najlepsze było jej tłumaczenie. Otóż kobieta myślała, że maszynista ją przepuszcza, ponieważ przed przejazdem zwolnił i dał jej sygnał dźwiękowy. Tak, ciekawe, czy jak policja przyjechała na sygnale, to też myślała, że ją puszczają i poszła sobie do domu. Numer 8. 1 stycznia 2016 roku zaginęła 16-letnia Roxana, która w sylwestrowy poranek wyszła z domu i nie wróciła. Ale zaraz, bo 3 stycznia 2016 roku zaginiona 16-letnia Roxana, która w sylwestrowy poranek wyszła z domu i nie wróciła, odnalazła się. Jak się okazało, dziewczyna zwyczajnie siedziała sobie w jednym z poznańskich mieszkań, zapewne wsuwając jakiemuś koledze rogala świętomarcińskiego. Praca w poznańskiej policji musi być naprawdę fascynująca. Numer 7. W październiku 2020 roku Straż Miejska w Poznaniu otrzymała nietypowe zgłoszenie, że w jednej z łazienek w poznańskim hotelu Gromada znaleziono węża. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że wężem tym był pyton królewski, którego najprawdopodobniej zostawił jeden z gości. I kto mówił, że praca pokojówki w hotelu jest łatwa i przyjemna? Numer 6. A oto jakie przegrody międzypisuarowe możecie znaleźć w poznańskim centrum handlowym Galeria Pestka. Tak zwane see through, czyli patrzeć przez. Przyznajcie, można poczuć się jak w konfesjonale. Niby prywatność, niby nic nie widać, a jednak wychodzisz z traumą na całe życie. Tak to jest, kiedy jako fachowca od higieny zatrudnia się Kaję Godek. Numer 5. W czerwcu 2019 roku Straż Miejska w Poznaniu odholowała aż 27 samochodów tylko dlatego, że stały na drodze procesji Bożego Ciała. Strażnicy miejscy podobno aż 5 dni prowadzili między nimi akcję ulotkową. To jest za wycieraczkami samochodów zostawiali informacje o planowanej procesji i zakazie parkowania. Jak skomentował rzecznik Straży Miejskiej, mamy do czynienia z jakąś tragedią. Zgadzam się, tragedią. Wyobraźcie sobie, przyjeżdżacie sobie na długi weekend do Poznania, cieszycie się, że znaleźliście parking, po czym okazuje się, że wasz samochód zniknął, ponieważ jakiś proboszcz postanowił wybrać się tamtędy na spacer. I to wasza wina, bo nie raczyliście codziennie podchodzić do auta, aby sprawdzać to, co wam wetknął za wycieraczkę. Mówi się, że wiara przenosi góry. Jak widać, wiara przenosi również samochody. To znaczy, niektórym przenosi, niektórym przynosi. Akurat ten samochód to dostaliśmy od bezdomnego. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Numer 4. Dlatego tym bardziej cieszą takie newsy jak ten. W grudniu 2020 roku jeden z kościołów w Poznaniu został ukarany mandatem 300 zł za zbyt głośne dudnienie dzwonami. Karę nałożył Inspektorat Ochrony Środowiska, który zmierzył, że głośno bijące kościelne dzwony przekraczają dopuszczalny poziom hałasu, tym samym zakłócają spokój mieszkańców. Obrażony proboszcz ogłosił, że w tej sytuacji zmuszony jest całkowicie wyłączyć dzwony, skoro tak bardzo przeszkadzają niektórym naszym parafianom. No co, mamy XXI wiek. Czy w dobie tylu inteligentnych urządzeń naprawdę trzeba wciąż budzić ludzi dzwonnicami? Numer 3. Policja. Wydawałoby się, że instytucja mająca chronić ludzi m.in. przed kibolską patologią. Tymczasem w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu w jednym z wydziałów buty mogliście wytrzeć w koszulkę Legii Warszawa. Żeby było zabawniej, w wydziale, który odpowiada m.in. za bezpieczeństwo podczas meczów. Zdjęcie z komendy podesłał ponoć inny policjant oburzony tym, co zobaczył przed drzwiami swoich kolegów. Ponoć była to jego koszulka, której używał do podcierania się. Numer 2. W 2020 roku aktywista Jan Śpiewak opublikował plan prawie 50-metrowego mieszkania w Poznaniu, którego ponad połowę stanowi korytarz. To znaczy, że w tym kosztującym 405 tysięcy złotych mieszkaniu sam korytarz wart jest aż 265 tysięcy, czyli ponad ćwierć miliona.
Ćwierć miliona złotych za korytarz, który na dodatek jest tak wąski, że nie wciśniecie w niego żadnego mebla. Ale pomyślcie, jakie pole do minigolfa można by tam zorganizować. Z psem we frisbee można by grać. Z kolei sam deweloper mógłby tam wziąć niespotykany dotąd rozpęd i walnąć barana w ścianę. Numer 1. W listopadzie 2020 poznańscy narodowcy zdewastowali elewację lokalu Wege Pizza, ponieważ najwyraźniej ubzdurali sobie, że Wege równa się lewactwo, a lewactwo równa się Antifa, czyli trzeba tępić. Cały czas i całe życie. Na ścianie znalazły się między nimi krzyże celtyckie, napis Antifę oraz skrót LPH oznaczający Lech Poznań Hooligans. Kibice Lecha Poznań odcięli się jednak od aktu wandalizmu i zapowiedzieli pomoc w czyszczeniu elewacji. Podobno zaoferowali również eleganckie, zielone wycieraczki pod drzwi. Okej, i tym eleganckim jak gołąb na poznańskim rynku akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni odcinek z tej serii. Zapraszam Was również na inne filmy na kanale. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!